W Lwówku Śląskim trwają prace budowlane. Powstanie tutaj nowe przedszkole wraz z klubem Malucha. Teraz dzieci nie tylko będą miały bezpieczną placówkę, ale również bardzo komfortową. Mimo tego, że mamy okres zimowy, za oknem wielki mróz, to trwają u nas prace, bardzo ważne prace, ponieważ budujemy przedszkole przy szkole podstawowej numer 1. To przedszkole ma za zadanie przejąć dzieci z przedszkola, które aktualnie u nas działa. Niestety w budynku, gdzie ono jest umieszczone, te dzieci nie mogą dłużej już tam przebywać. Znajdujemy się u zbiegu ulic Jana Pawła II i Kościuszki w Lwówku Śląskim na terenie szkoły podstawowej numer 1. Pomimo tego, że jest miesiąc styczeń, jest dzisiaj bardzo mroźno, jak Państwo może usłyszycie, trwają prace budowlane przy budowie przedszkola wraz z klubem Malucha na 135 dzieci. To właśnie tutaj w tym miejscu będą już wkrótce otwarte 3 oddziały przedszkolne na 25 dzieci i 2 oddziały żłobkowe na dzieci 60, czyli razem na 135 dzieci. Przedszkole, które budujemy, było naszym wyzwaniem i takim zadaniem najważniejszym. Najważniejsze było też pozyskać pieniążki i udało nam się pozyskać z Polskiego Ładu o prawie 11,5 miliona złotych. Cała inwestycja to koszt 19 milionów, więc musimy mieć swoje środki. Prace mają zakończyć się w grudniu 2024 roku. Dla Echo24 Anna Stańczak.